Michel, niezwykle miło widzieć Cię na jubileuszu Polsatu. Jak Ty się czujesz? No ja się czuję bardzo podekscytowana przede wszystkim, bo to jest ogromny jubileusz. Wszyscy tutaj się szykowaliśmy do tego wielkiego dnia od już jakiegoś czasu. I czuję już naprawdę te emocje związane z galą, która się rozpocznie dosłownie za parę minut. Jak Ty wspominasz rodzinę zastępczą i pracę na tym planie? Rodzina zastępcza to jest tak naprawdę moja pierwsza produkcja właśnie w telewizji Polsat i wspominam to absolutnie z ogromnym sentymentem, bo oprócz tego, że nauczyłam się wiele i zawodowo, i życiowo, poznałam wspaniałych ludzi, którzy do dzisiaj są moją inspiracją. To były moje pierwsze kroki właśnie w polskim show biznesie, więc bardzo, bardzo miło wspominam zawsze, z ogromną radością wracam do tych czasów. I kocham naprawdę szczerą miłością całą ekipę, która pracowała przy tym projekcie. Byłaś dzieckiem, jak ty tam byłaś traktowana? Bo czasem niektóre dziecięce gwiazdy po latach twierdzą, że zostały skrzywdzone, że odbiło się to źle na twojej psychice, a jak ta sytuacja wygląda u ciebie? Wiesz co, ja powtarzam właśnie przy takich tematach często, że absolutnie taką kluczową rolę odgrywają przy dzieciach, które pracują w zawodzie aktora, rodzice. I u mnie naprawdę mogę to z czystym sumieniem powiedzieć, że jestem przeszczęśliwa, że moi rodzice jakby trzymali rękę na pulsie. Dla nich zawsze edukacja była priorytetem i bez żadnego takiego ciśnienia, ale mówili mi, że dopóki radzę sobie w szkole i ze swoimi obowiązkami jak każde inne dziecko, to mogę pracować i się spełniać w swojej ogromnej pasji. Dobra, czyli wyszłaś bez szwanku z tego wszystkiego. Nie jesteś jakoś pokaleczona, poraniona i z depresjami, jakimiś takimi innymi sytuacjami? Nie, z depresjami akurat na szczęście nie. Nie mnie to oceniać, czy się nie zmieniłam i czy gdzieś tam nie odleciałam. Lubię myśleć, że jednak nie. I naprawdę to też nie jest tak, że mogę powiedzieć, że każde dziecko, którego rodzice będą pilnować i no rozmawiamy o tobie. No to u mnie było tak, że plan rodziny zastępczej miał to do siebie, że pracowali przy tym serialu naprawdę cudowni ludzie, mądrzy ludzie, którzy jakby u nas nie było takiej atmosfery pracy, ciśnienia, że od do, tylko rzeczywiście my się czuliśmy tam jak w rodzinie. Ja przyjeżdżałam na plan 2 tygodnie każdego miesiąca, więc to jest tak naprawdę 50% mojego czasu, a mimo to gdzieś tam pamiętałam, no umiałam złapać ten balans, więc myślę, że to się dużo czynników na to składa, żeby człowiek nie został skrzywdzony. Jak zareagowałaś, jak się dowiedziałaś, że kończycie? Wiesz co? Wow, jubileusz, prawdziwy jubileusz. To na szczęście. Ja podjęłam tak naprawdę decyzję o tym, że kończę swoją piękną przygodę i etap w życiu związany z rodziną zastępczą, bo marzyłam o tym, żeby studiować medycynę i w klasie maturalnej poszłam na rozmowę z naszą piękną, cudowną, wspaniałą produkcją i powiedziałam im szczerze, że to już jest ten moment, kiedy muszę podjąć decyzję i że chciałabym się poświęcić swojej drugiej pasji i produkcja. W związku z tym, że ja od zawsze mówiłam o tym, o medycynie i o tym, że chcę być lekarzem, to powiedzieli, że jak najbardziej mnie w tej decyzji wspierają i ja wyjechałam do Wrocławia, a serialowa Zosia wyjechała do Kanady. Dobra, a jak później serial spadł z anteny, miałaś taki trochę ból? Ja że to już całkowicie się skończyło? Miałam i wiedziałam, że to już jest pewnego rodzaju koniec rodziny zastępczej w momencie, kiedy straciliśmy cudowną, bardzo mi bliską osobę, Gabrysię Kownacką, świętej pamięci, która była absolutnie jak gdyby no, duszą naszego serialu i naszej rodziny zastępczej, więc jak wiedziałam, jakby ten moment był dla mnie taki najtrudniejszy. A jak pani Gabriela cię wspierała na planie? Jak swoją córeczkę, naprawdę. To jest ciekawe, że my w scenariuszu byliśmy, jakby Jacek i Anka, czyli Gabrysia i Piotruś byli naszą ciocią i wujkiem, a my prywatnie mówiliśmy do siebie, do nich per mamo i per tato. Więc to tylko jest dowód na to, jak bliskie były, jak bardzo prawdziwe były te nasze relacje. Jak takie, no jak prawdziwe, prawda? I pani Gabrysia, pamiętam, że ja ją obserwowałam jej każdy ruch. Każdy ruch palcem, spojrzenie, jak chodzi, jak mówi, jak intonuje pewne słowa, bo to jest kobieta, czysta kwintesencja klasy. Michel, teraz wielkie zmiany w twoim życiu. Ja gdzieś tam słyszałem plotki, że ty idziesz w jakimś nowym kierunku. Czy mogłabyś opowiedzieć? Kolejna nauka, kolejne studia? O co tam chodzi? Nie, kolejne studia na razie nie, ale rzeczywiście zdecydowałam się na to, żeby spriorytetyzować
bardziej swoje tak naprawdę wykształcenie, bo z zawodu jestem lekarzem. Skończyłam studia w Mongolii, rozpoczęłam we Wrocławiu, więc droga była długa, czasami kręta, ale wiadomo, że to są studia, które wymagają bardzo dużo od nas, od lekarzy. I teraz od kilku lat już pracuję w Polsce w zawodzie, a od niedawna połączyłam siły z cudownym lekarzem Adamem Gumkowskim i z moją mamą, więc to jest moje dream come true. Naprawdę ja od zawsze marzyłam o tym, żeby moja mama była przy mnie, jak wchodzę na tę drogę medyczną i teraz to się dzieje, więc jestem naprawdę bardzo szczęśliwa. Czyli jak wygląda taki twój normalny dzień w pracy? Wiesz co? Tak w skrócie, co ty robisz? Ja ci powiem tak, ja kiedyś jako małe dziecko, chyba miałam 12 lat, obiecałam sobie, że zrobię wszystko, żeby w moim życiu nie było rutyny. Nieważne jaka to będzie praca, zrobię tak, żeby moje życie nie było właśnie wypełnione rutyną. I tak się dzieje, więc gdzieś tam dobrze mi idzie. Ja na co dzień właśnie zajmuję się medycyną naturalną, ale też od jakiegoś czasu w związku z moim pojawieniem się tak naprawdę, dołączeniem do usady brzyduli, stwierdziłam, że ta dusza aktorska też we mnie cały czas gra i dzisiaj jako 34-letnia kobieta wiem, jak to łączyć i przede wszystkim wiem, że się da to łączyć, więc dopóki to jest, nie nachodzi jedno na drugie, no to się staram łączyć te swoje dwie połówki. No. A medycyna naturalna jest okej? Medycyna naturalna jest, no moim zdaniem jest bardzo okej. Wiesz co, ja też się staram łączyć medycynę naturalną z medycyną taką konwencjonalną, bo w zawodzie lekarza moim zdaniem najważniejsze jest dobro pacjenta, tak? I zamiast się ograniczać, ja się staram otwierać. I to nie tylko w podejściu do swojego zawodu, ale też w podejściu do ludzi, a pracuję z ludźmi, więc staram się robić tak, żeby było dobrze, żeby pacjent był zadowolony. Musimy już kończyć, ale ostatnie pytanie. Medycyna naturalna, czyli leczenie jakie? Bo medycyna... wiele osób gdzieś tam kuma, co to jest, ale do końca nie wie, o co chodzi. Tak, wiesz co, często się pojawia tak, że jakby ludzie mówią, o, medycyna naturalna, super, wiesz co, ja nie wiem, czy wierzę, czy nie wierzę. Dla mnie staram się podkreślać, że to nie jest kwestia wiary bądź niewiary, tylko to jest medycyna naturalna, tradycyjna medycyna mongolska jest kierunkiem medycznym stricte. Są studia w tym kierunku, tak samo trwające 6 lat jak studia konwencjonalne. Wszystkie przedmioty kliniczne są na tym samym poziomie i ten sam materiał obejmują, co tutaj na zachodzie. I medycyna naturalna jakby otwiera się też na to, że lecząc człowieka nie patrzymy tylko na jego fizyczny aspekt, a pamiętamy o tym, że trzeba łączyć jego psychikę i duszę. To są te trzy elementy, które muszą ze sobą współgrać i być na tak samo zadbanym poziomie, żeby człowiek mógł się czuć zdrowy i żeby mógł mówić, że jest zdrowy. Ile taka wizyta mniej więcej kosztuje? Ile kosztuje? No. Serio takie pytanie? No tak. To zależy u kogo. No tak ogół średnia. To zależy od... A tak więcej niż 300 zł? Coś koło tego. A, no to już wszystko wiemy. Dziękuję bardzo, do zobaczenia, cześć!